ręki ta choroba i powiedział: Kaziu, rób sobie z tym, co chcesz. I ja złożyłem w gospodarce komunalnej na stacji uzdatnienia wody chronione płotem, dlatego że te aluminiowe to są bardzo atrakcyjne dla ludzi, którzy trudnią się i bałem się, że mi to ukradną, ale udało się, że do 2014 roku do budowy nic mi tu nie zginęło. Dużo śrub przepadło, około 3000 śrub musiałem dokupić nierdzewnych, ale na szczęście w Polsce dzisiaj jest wszystko. Także tu jest taki 13 metrów średnicy fundament na 2 metry głębokości, a w środku jest studnia na 5 metrów głębokości i tam jest zazbrojone i tam zostało zalane, także fundament jest bardzo mocny i tu jest śruby fundamentowe ze stali nierdzewnej 1,5 metrowej długości i tam zakotwione właśnie w tym zbrojeniu. Ja te śruby na specjalne zamówienie ze Śląska, sprowadzany materiał toczony i tak dalej. Ja to z pietyzmem to robiłem i jest tak mocne, że może przyjść huragan 200 km na godzinę, to szasza nie ma prawa się ani o ułamek milimetra poruszyć, bo przecież jest nastawiona na obserwację. Także ta wielka szasza, 132 metry kwadratowe, ma potencjał, rozdzielczość i potencjał odbierania sygnałów radiowych z kosmosu, z ciał różnych ciał niebieskich, z obiektów astronomicznych, jak pulsary, kwasary, gwiazdy, ale również może odbierać z satelitów, bo to do tego jest było dostosowane, sygnały ze satelitów, jak również z Marsa, z tego łazika może odbierać sygnały, tylko musi być jeszcze doposażony. I teraz od marca zawarliśmy umowę w marcu z Instytutem Astronomicznym we Wrocławiu. Był tutaj dyrektor i czterech jego pracowników, burmistrz i wezmą pod opiekę i w tej chwili pracują nad tym, żeby ten odbiornik dopasować i chcą uruchomić program badania Słońca. Słuchaliśmy to.